W marcu Warszawa wraz z Pragą liczyła już ponad 200 tysięcy mieszkańców. Bo te ruiny zostały przez Rząd Ludowy i Polską Partię Robotniczą ogłoszone znowu stolicą państwa. Skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Olbrzymie targowisko. Dzisiejsze domy centrum mają historycznie uzasadnioną lokalizację. Tyle, że w centrum nie sprzedaje się dziś pys ani flaczków. Jedynym stałym połączeniem z Pragą był drewniany most wysokowodny w pobliżu ulicy Karowej, zbudowany przez oddziały radzieckie w ciągu 3 tygodni. Wielki Piątek. Stara tradycja odwiedzania w kościołach grobów. Stara tradycja, jakże inna w tym roku, w Warszawie. Nie trzeba było kunsztownej dekoracji w rozprutym kościele Świętego Krzyża, w mieście, gdzie pod gruzami było grobów 200 tysięcy. Gazeta odnotowała, że w wielu punktach miasta przystąpiły do pracy ochotnicze brygady. Pierwszym zadaniem było odgruzowanie miasta. Gruzu całe morze. A pracowało się na początku bez żadnej przenośni, gołymi rękami. Głównie kobiety. Mężczyźni byli na froncie i uruchamiali fabryki. Tu stał kiedyś warszawski Teatr Wielki i ratusz. Maja. Nadchodzi wieść o bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskiej Rzeszy. 9 maja wieczorem oddano salwy honorowe z dział dla uczczenia Dnia Zwycięstwa. Tak wyglądała Warszawa nocą w dniu zakończenia wojny. Komunikacja warszawska to cały epos. Historyczny już dzisiaj, na Pragę, jeszcze dwie damy i odjeżdżamy. Tak się wtedy, proszę państwa, jeździło po Warszawie. I szczęśliwy był ten, kto się szybko władował. Niektóre z tych pojazdów w oficjalnych obwieszczeniach awansowały do rangi autobusów miejskich. Prosperowały wciąż odziedziczone z lat okupacji riksze. Był też szereg regularnych linii tramwajów konnych na Służewiec, na Okęcie i na Bielany. Z tramwajami było tak samo jak z wodą i elektrycznością. Innym by ręce opadły na widok tego składu złomu, ale nie warszawskim tramwajarzom. Z resztek 10 wozów uskładali jeden, a niektóre tramwaje odnaleźli ukradzione w Berlinie. 20 czerwca. Ulicami Pragi, w girlandach i z białym orłem jedzie pierwszy tramwaj. I już nazajutrz prasa musi przestrzegać przed czepianiem się i wskakiwaniem w biegu. Przed paru dniami większość państw zachodnich uznała oficjalnie świeżo utworzony rząd jedności narodowej. Z tej okazji przybyła do Warszawy grupa dziennikarzy zagranicznych. Patrzą na to miasto jak na dekoracje teatralne. Notują historię zniszczenia. Nie do wiary. Gdzie mieszkają ci wszyscy ludzie? Czy na serio planujecie odbudowę stolicy? Tutaj? Z jakich środków? I kiedy? Września 21. Na zaproszenie prezydenta Krajowej Rady Narodowej przybył do Warszawy generał Eisenhower.
naczelny dowódca sił alianckich na zachodzie. Składa hołd przed grobem nieznanego żołnierza. Potem zwiedzanie Warszawy. Spacer po starym mieście wciąż jeszcze przypomina górską wspinaczkę. Chciałbym, by każdy żołnierz amerykański zobaczył zniszczenie Warszawy, powiedział Eisenhower. Podziwiam niezłomną wolę waszego narodu, który na ruinach buduje nowe życie.